Walka z rakiem dziś i jutro. Pod takim hasłem odbyła się w Kielcach konferencja poświęcona zagadnieniom nowotworowym. To jest największe wyzwanie XXI wieku, jeżeli chodzi o onkologię, nowotwory złośliwe. Dlatego też inicjatywa pana marszałka, organizacja Dni Polsko-Włoskich poświęcona jest tej tematyce. Jak informuje Stanisław Guść, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, rocznie w Polsce na choroby nowotworowe zapada 5 tysięcy osób, z czego 3 tysiące umiera. Dlatego należy rozmawiać o nowoczesnych technologiach, nowym spojrzeniu na walkę z rakiem, który jest problemem i jednym z wyzwań cywilizacyjnych. Jest to problem, który będzie jeszcze narastał. Chorobowość zwiększy się o 250%. Więc na pewno to, że w tej chwili tej tematyce poświęca pan marszałek tą całą konferencję i organizuje, no jest to, sami widzimy, jak bardzo istotny problem dla nas. Podczas konferencji poruszono tematykę onkologii populacyjnej oraz metod leczenia i walki z chorobami nowotworowymi. Włosi stanowią grupę, która lideruje w zakresie nowoczesnej diagnostyki i metod leczenia. Zdaniem marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, warto uczyć się od najlepszych, stąd obecność najwyższej klasy specjalistów w tej dziedzinie właśnie z Włoch. Włosi stanowią tą grupę, która lideruje w zakresie nowoczesnych właśnie metod walki z tą chorobą i chcemy się uczyć od najlepszych, zapraszając ich tutaj do polsko-włoskich dni onkologicznych. Chcemy właśnie podzielić się swoimi doświadczeniami, ale też nauczyć czegoś, stąd obecność najwyższej klasy specjalistów w tej dziedzinie właśnie z tego kraju. Prestiżowe autorytety, które dzisiaj tutaj są w Kielcach, świadczą o tym, że nasza inicjatywa została zauważona i też, że Kielce nie ustają w drodze do tego, żeby właśnie w naszym mieście budować ochronę zdrowia bardzo kompetentną, bardzo taką usadowioną na wysokim poziomie i też nadać za moment Kielcom taki wizerunek jako miasta zdrowia, które będzie się kojarzyć z dobrą ochroną zdrowia, z dobrymi warunkami do życia, czyli generalnie z takim ciepłym wizerunkiem, który mam nadzieję niedługo nam się uda wypromować i właśnie tak sprzedawać ziemię świętokrzyską jako dobre miejsce do życia, do leczenia. Mamy te atuty, chcemy je wykorzystywać. In the Senatorium of Medical University of